najlepsi w Polsce z najmłodszymi w Bytomiu. Hokejowa reprezentacja Polski trenowała w Bytomiu z młodymi hokeistami Polonii Bytom. Biało-czerwoni na lodowisku imienia braci Nikodemowiczów przygotowują się do sierpniowych kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Jest to nowe lodowisko, nowoczesne, jest bardzo ładne, po prostu ekstra klasa w Bytomiu. Tak sme zadowoleni z toho, že môžeme v takých warunkach prepracovať prvý týždeň sezóny, takže aj chlapci kadroviče sú zadovolení z tých warunkov, lebo naprosto poprostu fakt to lodovisko splňa všetky kritériá, aké povinno mať. Z nowoczesnego lodowiska zadowoleni są kadrowicze, ale przede wszystkim hokeiści z Bytomia, także ci najmłodsi. Czekaliśmy na to z utęsknieniem. W końcu doczekaliśmy się. Możemy trenować w super warunkach. Szczególnie dzisiaj jeszcze dodatkową atrakcją było dla dzieci to, że mogli się spotkać z reprezentantami Polski, którzy w Bytomiu przebywają na zgrupowaniu. Wspólnie trenowali. Była to dla nich wielka atrakcja. Trenowali m.in. jazdę na krawędziach, techniki kija i z wody. Indywidualny trening mieli także młodzi bramkarze. Dla reprezentantów Polski był to wstęp do ich własnego treningu. Zawodnicy reprezentujący nasze barwy narodowe mogą się zapoznać z nowym obiektem, który powstał w Bytomiu i w tym okresie wakacji jesteśmy jednym z niewielu, który ma takie warunki. Z jakimi opiniami pan się spotkał? Generalnie pozytywnymi i bardzo nas to cieszy, że zawodnicy, którzy trochę tego świata zobaczyli, hokejowego, mogą w komfortowych warunkach się przygotowywać do najważniejszej imprezy roku. W sierpniowych kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich reprezentacja Polski zmierzy się ze Słowacją, Białorusią i Austrią. Zgrupowanie w Bytomiu jest ważnym etapem przygotowań do tego turnieju. Lodowisko jest bardzo piękne. Grałem też na starym lodowisku na Stodoli i muszę powiedzieć, że bardzo ładnie go zrobili. Zaplecze jest bardzo fajne, jest siłownia, jest regeneracja, szatnie w porządku, także myślę, że bardzo dobrze. Do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, które odbędą się w lutym 2022 roku, awansuje tylko zwycięzca sierpniowego turnieju w Bratysławie.